Szanowni Państwo, nie bez powodu znajdujemy się na instancji Herszta, ponieważ dzisiaj wykonujemy kolejny zwariowany challenge. Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Oskar i witam Was, ale fajnie to wygląda. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stajerda na moim kanale. Dzisiaj sobie powtórzymy challenge, który nagrywałem na Barbarzyńce jeszcze z półtora roku temu. Mianowicie... Okej, nie przemyślałem tego. O, fuck, tak nie mogę robić. Dobra, chwila, kamienie. Mianowicie będziemy bili sobie bossy. Będziemy sobie bili bossy po kolei. I będziemy mogli mieć na sobie założone tylko i wyłącznie to, co wydropimy podczas tej instancji. Czyli na przykład jeżeli teraz wydropimy na przykład jakiś pas, to ten pas mogę sobie założyć. Inaczej walczę tylko nago. Mamy do pomocy Aquapeta, mamy sobie Aquamenti, swoją drogą zmieniłem nazwę, kiedyś to był Major z Bombasu. Jeżeli takie challenge Wam się podobają, to fajnie, stawcie kciuka czy coś. O kurde, muszę te taktyki zmieniać. Pytaliście mnie, kiedy taki challenge se wróci, bo no trochę tych challenge nie nagrywałem. Teraz też był taki szał broken ranksowy, więc też... No odpuściliśmy, tak czy siak wracamy sobie z tym. No trzeba jeszcze jakoś te filmy wypełnić, póki Broken Ranksa nie będzie. Może to być, nie wiem, kilka miesięcy, może to być rok, może to być tydzień. Nie wiadomo, kiedy będzie Broken Ranks. Więc robimy sobie póki co takie materiały. No i ogólnie dostaję trochę po papie z tego, co widzę. Odpoczywać póki co mogę, bo to jest herszt. Później zrobi się ciężko, będę musiał potać. Na szczęście potek mam dosyć dużo. Więc tak jak mówię, jeżeli coś wydropimy, zakładamy. Jeżeli nie, no to lipa, nie? No to musimy sobie radzić tak. Ja generalnie bardzo chciałbym wydropić łuk, bo jeżeli wydropimy łuk, no to będziemy mogli się bić. I naprawdę byłoby to o wiele bardziej komfortowe dla nas, bo póki co możemy strzelać kamieniami. Spróbuję sobie strzelić z łuku raz, no ale wydaje mi się, że to nie jest możliwe do zrobienia. No nie, no zdecydowanie nie mogę strzelać z łuku bez łuku, nie? To by było dziwne. Chyba, że grać strzał mogę zrobić bez łuku, to też by było bez sensu, ale sprawdźmy. Chyba, że mogę piaskiem atakować. Piaskiem chyba mogę. Więc piasek byłby w miarę spoko. O kurde, robię sobie tak, to AP wszystkich pozabija. Bardzo dobrze. Powiem Wam szczerze, że ten challenge jest chyba jeden z najprzyjemniejszych, jakie nagrywałem. W sensie, robiłem różne rzeczy. No właśnie, a mogę piaski atakować. Bardzo dobrze, dobiję po 140. No, jakiś atak na blisko, zawsze jakaś to jest opcja. Robiłem różne rzeczy. Robiłem jakieś, wiecie, losowanie monetami, robiłem jakieś losowe liczby. Generalnie playlistę z filmami Starna macie gdzieś tutaj, będziecie sobie to zobaczyć. Więc generalnie trochę tego było. A ten challenge wspominam chyba najlepiej, bo to są największe emocje, bo faktycznie no coś się dzieje, coś trzeba wydropić, żeby coś pokonać. Myślę, że dojdziemy do duszków i tego jeszcze wam nie powiedziałem, robimy sobie dodatkowe wyzwanie. Za każdego pokonanego bossa płacę wam 200k, w sensie 200k na giveaway na kolejny odcinek. Czyli na przykład powiecie sobie, ej, to jest bardzo mało. No na przykład jeżeli wydropię, zabiję 5 bossów, no to wtedy daję wam milion. A kto by nie chciał bańki przytulić, nie? Więc po prostu w dzisiejszym odcinku nie jest jakiś tam giveaway na itemki, tylko po prostu giveaway na hajsik. Więc 200k za każdego bossa. Herszta raczej pokonamy, więc macie już gwarantowane 200k. Krzyżaka pokonamy, macie 400k. No generalnie giveaway dzisiaj będzie, myślę, solidny. Zobaczymy, jak to się uda. Gramy do pierwszej śmierci. Jeżeli padnę, to raczej kończę. W sensie nie sądzę, żebym był w stanie pokonać bossa, jeżeli już padnę, bo po prostu... No na przykład duszki chyba mnie zaorają, chyba coś fajnego wydropi. Pamiętajmy, że możemy na przykład wydropić sobie arkana czy coś. To byłoby spoko, więc tak to wygląda. Dobra, póki co lecimy dalej, widzimy się na herszcie. Ogólnie to znajdujemy się już przed bossem i dostałem trochę po czapie, wam powiem, bo nie wziąłem sobie obrony i prawie padłem. No ale dobra, mamy 200, w ogóle mamy 600 HP, to jest całkiem sporo. Wydawało mi się, że mam trochę mniej na tym łuku podstawowego HP, ale z jakiegoś powodu mamy 600. Wow, nie za dużo? Ej, tak szczerze? Tego HP jest strasznie dużo, chyba powinien trochę zlecieć z tego HP. Tak dawałem, myślę, że 500 spokojnie by mi wystarczyło. No dobra, zaczynamy, słuchajcie, herszta, ale jestem bez broni, chyba by coś wydropiło. Zobaczcie, tak wygląda mój ekwipunek. Specjalnie sobie go jeszcze wyczyściłem przed instancją. To jeszcze tam miałem w ekwipunku, to nieważne. I tutaj mamy jeszcze jakieś rzeczy. No generalnie póki co lipa, póki co ani jednego itemu, może z herszta coś wydropi. Mam nadzieję, że łuk, no zajebiście by było, jakby łuk wydropił. Jest też duża szansa, że z krzyżaka wydropi ajol, to byłoby też spoko. Dobra, lecimy sobie herszta, zobaczmy, jak to wyjdzie. No wydaje mi się, że damy radę. Ja sobie zrobię póki co po prostu obronę i damy krótkie spięcie, znaczy krótkie spięcie, Boże Święty, piach oczy. Damy go Hersztowi, żeby go zdebufować. Pet jest jeszcze na tyle silny, że on sobie da radę. Generalnie wydaje mi się, że w tym odcinku ten pet padnie. Jest to bardzo prawdopodobne. Jakby kiedyś trzeba, kiedyś on musi paść na filmie, nie? Bo ten aqua pet, wiecie, on jest drogi do odkupienia i tak dalej, ale on kiedyś musi paść. Kiedyś musi być ten pierwszy raz, więc... Tutaj nawet sporo mu bije, tak szczerze, mogę go zabić. Ale póki co pet sobie świetnie radzi, jest póki co w sile, 1920 HP, no da sobie na radę, na spokojnie. Generalnie też pytacie, kiedy jakieś odcinki z Barby, że tam miałem fajnie wyekspionego kruka i tak dalej. Zgadzam się z tym, ale spokojnie, moi drodzy. Ja tego peta ekspię ekspresowo szybko, biłem już 3 levele. To dużo, jak na moje XP, nie? Więc wydaje mi się, że niedługo ten pet zastąpi kruka i będzie robił naprawdę spory dym. O kurde, ale wydropiło. Wisiorek, dobra, sprawdźmy, co nam wydropiło. Tu nic, tutaj mamy jakąś pałę. Okej, 28 obrażeń, 19 perzy, 25 kondycji. Fajnie, przyda się. I mamy jeszcze jakiś wisiorek. 18 HP, odporność na zimno 14. Bardzo fajnie. Szanowni Państwo, jesteśmy już pod instancją krzyżaka. Robimy sobie teraz te wszystkie grupki pajączków. A w tym czasie przypominam, że już 200
O kurde, jestem bez mojego peta, fuck, ale przypomnę. 200 tysięcy leci na wasze konto, napiszcie swój nick w komentarzu, bo zapominam o tym, nick z gry oczywiście. Zapominam powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby wygrać, więc napiszcie swoje nicki w komentarzu, a my tymczasem czyścimy sobie instancję. Tutaj już generalnie mogą jakieś itemki wydropić, więc faktycznie jest sens bić te grupki. No może coś, jakiś łuk, coś fajnie by było. Zobaczymy. No póki co nie biję tą zbyt dużo. O kurde, nawet krytyk wszedł. Dobra, no pet cały czas robi całą robotę za mnie. Generalnie myślałem, czy nie zrobić tego samego challenge'u. Napiszcie, czy byście chcieli. Na przykład bez peta, nie? No ale to by było dosyć chyba bez sensu, bo herszta może bym pokonał, ale na krzyżaku raczej już bym padł, więc nie wydaje mi się, żeby był sens to robić. No chyba, że faktycznie byście chcieli to zobaczyć. Jak tutaj odcinek będzie trwał 10 minut i padnę po prostu, zobaczymy. No ale póki co robimy to z petem, może następny odcinek po prostu taki nakręcimy bez peta. Lecimy, bijemy czarne wdowy, no i zaraz lecimy na krzyżaka. Szanowni Państwo, krzyżak przed nami, przyznam się, że nie chce mi się odpoczywać, potnijmy sobie po prostu, no i go zaatakujmy. Tylko zmienię sobie w końcu kontaktę, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Zróbmy sobie piach, piach jest o wiele silniejszy od zwykłego ataku, więc będę bił piachem. No i zaraz pokminimy, co dalej. Myślę, że polecimy mimo wszystko z krzyżaka, jeżeli on przyzwie sobie wsparcie i to całe wsparcie się na mnie rzuci, to może być naprawdę ciężko. Zrobię sobie taką taktę, wydaje mi się, że go pokonamy. No i zaczynamy walkę z krzyżakiem, póki co 400 pocisków poleciało w Aquamenti. Na szczęście przetrwał, ja tutaj coś atakuję. Piach oczy poleciał, no powiedzmy, że nie zrobiłem mu zbyt dużo. Czy Aquamenti go zabije? Zabił go, bardzo dobrze, ten pet w ogóle jest świetny. Ma husarę, jeżeli by ktoś pytał, dlatego tak dużo ataku wykonuje. No dobra, no to nie było zbyt trudne, tak szczerze, myślałem, że będzie ciężej. Okej, krzyżak zrobiony. Czy coś wydropi? Nic nie wydropiło? Serio nic? Boże święty, no przecież ja potrzebuję itemków, no ja nic nie zrobię bez tego, no. Dobra, idziemy na żabę. Żaba będzie dosyć trudna. Ewentualnie możemy zrobić różki. Nie no, żaba. Kochani, idę sobie właśnie na Ichthyona i zobaczcie, wydropił mi po drodze itemek ze skrzynki platynowej. Jest to ten item, więc generalnie myślę, że sobie go kurde założymy, czemu nie? W sumie te skrzynki są fajną opcją, to jest troszeczkę takie ułatwienie, ale no z okazji, że na przykład skrzyża nic nie wydropiło, to może być dosyć ciężko. A z tych skrzynek są fajne itemy. No i też jak będziemy mieli ubrane na sobie, no to ich nie stracimy przy śmierci, one są dosyć dużo warte. A nie chce mi się już iść teraz do sklepu, więc ubierzmy sobie to po prostu zaraz. Oczywiście póki co idę ubrany na tę instancję, bo nie chcę, żebym ich tutaj zaatakował czy coś. Wiecie, nie chcę być na faję miękką, więc trzeba póki co się prezentować po drodze. Dopiero jak dojdziemy na instancję, to się rozbierzemy i będziemy bili tym, co tam wydropiło. Tu jest jeszcze jedna skrzynka, w ogóle teraz jest zwiększony rest tych platynowych skrzynek. Okej, tak myślałem, że te komary mnie zaatakują. Fuck, nie mam takty, dobra, zróbmy tak. Nie cierpię komarów, widzowie, naprawdę. Najgorszy mob w taernie. No dobra, znajdujemy się już na pokładzie statku, zaraz będziemy bili Icha. Moi drodzy, w ogóle wydropiła mi jakaś... Czekaj, gdzie to jest tutaj? Wydropiła mi jakaś pałka wudu, duszy i zdrowia, swoją drogą. Nigdy taką pałką nie grałem, w sensie wudu jakoś w ogóle nigdy nie grałem. Ale zawsze podobały mi się te pałeczki i nigdy taką nie mogłem walczyć za bardzo, bo nie miałem klasy postaci. No ale swoją drogą bardzo fajnie wygląda. No niestety potrzebuję mod, żeby ją ubrać, więc nic z tego. Widzicie, jeszcze parę ryb zostało na drodze. Tutaj chyba jeszcze coś się ukrywa, dokładnie. Jeszcze trochę grupek trzeba pobić, więc trochę tego zostało, ale no zaraz będziemy tego Ichthyona bili. To już wam przyspieszam po prostu, bo to nie jest nic ciekawego do oglądania, tak myślę. No jednak liczy się sam boss, tak? Gramy o 600 tysięcy w tym momencie, ponieważ jest to trzeci boss. Więc całkiem fajnie, całkiem myślę już spora kwota. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, generalnie boję się trochę, że padnę, wiecie, bo... No ta ryba jest dosyć silna już. Dobra, zaczynamy niesamowitą walkę z Ichi, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze tylko ty, niech ta mana się petowi odnowi. Słuchajcie, no wydaje mi się, że damy radę. Wydaje mi się, że damy radę, no bo ten Ichi, on jest ciężki, on bije dosyć dużo, ale jak dam sobie dużo punktów obronę, no nie zapominajmy, że mam 220 zręczności, to jest całkiem sporo. No wydaje mi się, że nas nie trafi, więc zrobimy sobie tak. Damy sobie dużo punktów na blisko, bo oni dosyć dużo, w sumie na daleko też dużo biją. Damy sobie tak, no i zaatakujemy od dołu. Mam nadzieję, że wydropi łuk, byłoby naprawdę super. Zobaczmy, kurde, tej rybie nie bije zbyt dużo, tak szczerze. Dobra, zabiję jedną rybę, bardzo dobrze. To już jest dobra informacja. Stuna dostał Ichi, okej, robimy to na S. Bardzo fajnie, okej, dostałem pocisk jeden. Ta ryba bije dosyć dużo, gdyby ten Ichi nie dostał stuna, mogłoby być całkiem ciężko. Niestety jeszcze nie mogę debuffować, nie mogę praktycznie nic robić, więc po prostu zabiję tę drugą rybę. No niech pet robi resztę, mam nadzieję, że może jakiś jeszcze stun wejdzie kolejny. Fajnie byłoby to zabić. Niestety się nie udało. Kogo atakuje pet? Pet atakuje to. Dobra. Super. No pet se radzi świetnie, nie? Pet robi wszystko za mnie. To jest akurat spoko, no tutaj akurat zrobi trochę mało. Dobra, teraz tak. Ichi może nas zabić w każdej chwili. Ja sobie wezmę 5, 5, no i 2 wata po prostu. I damy sobie jeden okrzyk bojowy. Zobaczymy, może wejdzie. Jest, wszedł. Bardzo fajnie, okej. Banał. No i lecą pociski w Icha. Wydaje mi się, że damy sobie z nim radę. Okej, wow. Spoko ziom. Walczymy. On powiem, trochę stresik jest, kurde bele. 1300 HP na jego koncie. To może być ciekawa walka.
Teraz do mnie podejdzie, będzie przypał. Mam 34 kondycji, nie mam za bardzo co zrobić. Mogę mu rzucić kamień? Tylko to mi w sumie zostało. Niech pet go wykończy po prostu. 900 HP, widzowie, no to jest teraz być albo nie być. 300, 500, dobra, zabity, łatwo. Zobaczmy, co wydropiło. Bang! Mamy łuk, widzowie. Możemy strzelać, możemy debuffować. Ten challenge będzie dobry. Ten challenge będzie dobry. 600k na wasze konto oczywiście. A my sobie ubieramy uszkodzony łuk. Siła 6, PZ 47. Kurde, ten łuk jest bardzo dobry swoją drogą. Zaraz sobie go ubierzemy. Widzimy się na miejscu, jeszcze tylko otwórzmy sobie tutaj skrzynki. Zobaczmy trochę, kto jest. 8k zł. Co tu się dzieje? Ile skrzyń? Jeszcze ta. Idę. Moja. Co wydropiło? Wydropiło mi coś? Nic nie wydropiło. Co jest? No nie, zabrał mi arcydiadę na naturalnej mocy, na naturalnej inteligencji. Okej, kochani, kończę ostatnią żabę. Przyznam się wam, że robiłem to we kół, bo jakbym miał te wszystkie żabki bić nago, to kurde, bele, ja nie wiem, nie? No bym nie wytrzymał chyba. Okej, jeszcze jedne muchy tu zostały. I tak zajęło mi to dużo czasu. Powiem wam szczerze, że chyba z 10 minut to robiłem. Całkiem sporo i kurde, bele, jak robi się tę żabę bez expa, w sensie, że już wiecie, już nie poexpisz zbyt dużo na tym, to robi się to mega nudno, więc generalnie trochę się tutaj przemęczyłem, ale jesteśmy już na końcu, tak jak mówię, póki co w EQ, zaraz się rozbieramy i idziemy się bić żabami. No, generalnie zrobiłbym to bez EQ, ale po prostu zajęłoby mi to o wiele więcej czasu i stwierdziłem, że nie naprawiłem sobie łuku, ja pierdzielę, ale przypał. Dobra widzowie, poradzimy sobie z tą żabą bez łuku, 100%. Co ja tutaj mogę ubrać? Mogę ubrać sobie to, mogę ubrać sobie to i jeszcze pałę mogę sobie ubrać w takim razie. Dobra, no damy radę, żaba chyba nie jest zbyt ciężka, żaba powinna być formalnością, no ale muszę pamiętać, żeby sobie ten łuk naprawić, bo zapomniałem. Dobra. Wchodzimy. Mr. Żaba, I wanna fuck you. Zobaczmy, co tu się ciekawego dzieje. Nie mogę póki co bić tak, więc zróbmy sobie w ten sposób i po prostu spróbujmy tą żabkę zabić. Dajmy sobie trochę więcej defa. No i spróbujmy. Pierwsza runda. Moi drodzy, bijemy żabę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przypominam tylko dropionym eku, jakby ktoś zapomniał z jakiegoś powodu, nie. Dobra, no nie bije zbyt dużo, ale myślę, że zaraz tutaj pet zrobi wszystko za nas. 4% na trafienie, Boże, banał. Ta żaba w ogóle nie ma żadnych procentów. Jeszcze dostała mój... Ja pierdzielę. Dobra, S widzowie. Ja się już o nic nie boję. Zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie dwa kamienie i po prostu tą żabę zastrzelajmy kamieniami. Myślę, że S. Myślę, że S totalnie. Nasz pet sobie z tym poradzi, chociaż krwawienie może mnie zabić. Kurde, krwawienie byłoby przypałem lekkim. O, ale wydaje mi się, że nie będzie z tym problemu. Ma stuna, więc... Dobra, nie no, banał. Okej, krwawienie trochę mnie co prawda... O, jedźcie, panie, ile tu zabrało mi HP! Zabij tą żabę teraz, mordo, proszę ciebie. Ej, zdechnę. Dobra, zabiła tą żabę, na szczęście. Mamy kowalski młot. Kowalski młot nie jest zbyt dobrym itemkiem. Może dla Kowalskiego byłby dobry. Odpocznijmy sobie, odpocznijmy sobie. Jesteśmy na bajorku zielonym. Możemy sobie stąd wytepać, więc zaraz sobie naprawimy itemki. A tymczasem idziemy na wieżę. Wydaje mi się, że na wieżę. Czy ja chcę zrobić babatka, Hadira i Gregoriusa na raz, czy ja chcę zrobić na przykład babatka, a potem iść na zamek? Takie kombinowanie byłoby bez sensu. Wydaje mi się, że... Kurde, nie wiem, bo pamiętam, nie wiem czy pamiętacie, sprawdźcie sobie to odcinek koniecznie, jeżeli nie widzieliście, ponieważ robiliśmy to tam to samo co teraz. Na Barbie robiliśmy kiedyś duszki i z tego co pamiętam, te duszki dały mi takie salto, że no nie dałem rady nawet tego pierwszego pokonać, więc wydaje mi się, że duszki są trudne. I wieża będzie teraz prostsza, z tym, że będę musiał się przebijać przez te grupki, ale damy radę. Myślę, że zrobimy sobie wieżę, ja póki co się ubieram, w sumie nawet nie muszę. Idźmy sobie naprawić te EQ, widzimy się na wieży, może sobie nawet wezmę buffka jeszcze po drodze z gildii, co? To by mogło nam trochę pomóc. Szanowni Państwo, zaczynamy właśnie walkę z babatkiem i jest to swoją drogą walka o 1 000 000 złotych na giveaway. 1 000 000 złotych na giveaway, chciałbym takie w realu rozdawać. 1 000 000 oczywiście złota z TR na giveaway. Ubierzmy sobie to, ubierzmy sobie nasz jeszcze wisiorek. No i to tyle, generalnie jestem mega dobrze ubrany wam powiem, cały czas walczę nago. Dobra, zaatakujmy, myślę, że jeszcze te psy nas zaatakują, ale tak w razie, bo już się ubezpieczyłem. Potnijmy sobie raz na HP i do boju. Jest babatek, okej. Mogę go debuffować, więc ja zajmę się chyba biciem najpierw psów, a w drugiego zdebuffujemy, to będzie moim zdaniem najlepsza opcja. Zróbmy sobie tak, no teraz mamy łuk, więc powinniśmy mieć bardzo dużo siły. Zobaczmy, na strzała będzie to schodzić? O kurde, bije tylko po 300. Okej, to nie jest takie łatwe jak myślałem. A babatek nam bije z kamlota po 200, mocił panie. Ej, o łocie panie, to będzie trudne, dobra, chwila, spokojnie. Pet robi swoje, zabija tego ciemnego ogara, prawda? Nie zabija go, no dobra. A ciemny ogar leci we mnie i mnie zapierala na strzała. O, skrzyneczka. 38 tysięcy złota. Zwróciło się. Dobra, przyznam szczerze, że to była troszeczkę rozczarowująca walka końcowa, ale tak jak powiedziałem, pierwszy zgon to
To koniec, no nie spodziewałem się, że ten mapetek będzie tak mocny, Boże Święty. Przypał trochę, czy wziąłem sobie buffa na HP, co to się w ogóle wydarzyło? Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie powtórkę z tego challenge'u, dajcie znać, ja w tym momencie się z wami żegnam, zrobiliśmy 4 bossy, więc... 4 bossy, więc 800 tysięcy złota na giveaway. Dawajcie po prostu swoje jeszcze razniki w komentarzach. I widzimy się w kolejnych challenge'ach, w kolejnych filmach z TR-na, w kolejnych filmach vlogowych. Tak jeszcze się pochwalę na koniec, już nikt tego nie ogląda, że mam prawo jazdy i niedługo zacznę nagrywać vlogi z aut. I to będzie, myślę, całkiem fajne. Jeżeli ktoś z was lubi autka albo lubi po prostu, jak ja tam pierdzielę sobie coś, jakieś głupoty, jeżdżę po mieście, to myślę, że wam się to spodoba. Dobra! No